Jej, witam was bardzo, bardzo serdecznie w Dark Souls 3. Tak, na zupełnie na luzie się bawimy, chociaż oczywiście przeżycia mam ciężkie. Jesteśmy w lokacji, która nazywa się Wieża na Ścianie. To jest miejsce, do którego miałem dobrnąć w ostatnim odcinku, ale go nie znalazłem. A to dlatego, że było to gdzieś na wieży. Nie znalazłem tego przejścia, potem zabrnąłem gdzieś dalej, zginąłem śmiercią smutną. No i trudno się mówi w związku z tym. Gin podlcze. Z tego, co żeście mi pisali, to wybrałem sobie najgorszą możliwą, najtrudniejszą możliwą klasę do grania. No, trudno się mówi. I tak właściwie podejrzewam, że będę często ginął, więc... Nie, jakie to ma znaczenie teraz? Czy ona jest ciężka, czy nie jest ciężka, skoro ginie? Tak czy inaczej, tak sobie chodzę tutaj, eksploruję, podziwiam widoki, ginę. Przed chwilą jakiś cholerny halabardnik załatwił. To chyba trudniejszy do zabicia jest niż boss. Jeśli mam być szczery. Oż ty. Tak to jest, jak się nie oznaczy przeciwnika. I już jedna butelka, kurde. Przeszedłem 2 metry i do zebrania jest. No, dobra. To już coś zapamiętałem. Wszystkim. Załatwmy tych. Aha. Czemu on mi ich jakoś tak dziwnie oznacza? Dawaj swoją duszę. Nie, to akurat spodnie. To dawaj spodnie. Łazęgo. Tam na dachu są straszne kreatury. Się okazuje, że ci tam dwaj, którzy nie mają szat na sobie, to oni mają skłonność do zamieniania się w te paskudne kreatury. I to się zdarza różnym ludziom. Na przykład grabie się zdarzyło, że ta kreatura mu się pojawiła tutaj, a wy, jak pamiętacie, u mnie, to ta kreatura pojawiła się w innym miejscu. Więc ona się pojawia za każdym razem, jak się takiego łotra gdzieś tutaj spotka. Ja nie zamierzam tu czekać i przyglądać się temu, co tu się wydarzy. O, już patrzcie, już się, kurde. Już się zamienił. Co to w ogóle jest? Jakiś smok? Czy co? On się chce w smoka zamienić, ale się nie mieści w środku? Czy to jakaś dusza smoka, czy coś? What the freaking hell? Dobra, spokojnie. Chodź tu, pokaż się. Pokaż się, paskudo. Kolega ci pomógł, tak to bym cię poharatał. Problem mam z namierzaniem tych przeciwników. Czasami gdzieś tam nie jestem wpatrzony w niego i kliknę i nagle postać mi się obraca w kierunku, w którym patrzyła i... Dobra. Teraz. O shit. Sorry, sorry. Ja nie jestem zaangażowany w ten pojedynek tutaj, ja tylko tak... Sana wabicz. A widzicie, mi się obraca, mi się, no. Nie, 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 nie. Jak już mamy się bić, to się będziemy bić, ale na moich warunkach. No idź pan w cholerę, no nie. Nie mogę tego dziada pokonać. Nie jestem w stanie się przebić przez tą jego tarczę. Nie wiem, co w ogóle zrobić. Tak mnie dopada za każdym razem, już chyba ze 3 razy tu poległem. Za każdym razem więcej duszy u niego zostawiam, no bo... No bo tak, no. Teraz znowu. Tego już raz załatwiłem. Ale on jest trochę inny niż ten cholerny... włócznik. Bo ten cholerny włócznik jakiś ma większy zasięg, nie mogę się do niego dobrać.
no dobra. Jakieś noże do rzucania. Znowu spodnie? W ogóle nie jestem rozżarzony. To też jest jakby istotna część tego całego procesu tutaj mordowania przeciwników. Trzeba się rozżarzyć, tylko nie do końca wiem. Spróbuj drabina i walka dystansowa. Ja tu się nie zamierzam w ogóle z nimi bić. Chcę minąć to szerokim łukiem, bo po co mi tutaj się z nimi potykać? Gorzej, że jak będę się wracał do tego ogniska, to mnie tu może spotkać nieprzyjemność ogromna. Już tam się będą zabijać, mnie to nie interesuje. Tylko wychylę na tego gościa. To zaraz jego koledzy przychodzą. No i dobrze. Pchnięciami się przebijamy do celu. Jako, że nie mam ochoty walczyć z tym pierdzielonym halabardnikiem, to zamierzam zrobić... Nie widzisz mnie tu? Nie widzisz? Ja tak... W ogóle nie jestem zainteresowany tą walką tutaj. Proszę, proszę, kto tam? Halo? Boże drogi, rodzina przyszła. Ja tutaj... Rodzina przyszła i poszła. Jezu, gorąco się robi w tym pokoju. Jakby... Klimatyzacja to jest super rzecz, nie? W takim miejscu, jak ja zawsze marzyłem o czymś takim, ale... Jak zapomnę jej włączyć, to jest kiepsko, bo nie mam tutaj innej wentylacji naturalnej. No to jest jednak piwnica, nie? Dobra, ja się tego halabardnika boję na razie i... Posiedzimy sobie na drabince. Ja się tutaj napiję herbatki. Halabardnik jest, kurde, no nie wiem, jak się do niego zabrać. Mam przed sobą inny cel troszkę. Niż walkę z nim akurat. Tu mogę coś przejść, kawałek. Widziałem duszę. Czarna bomba zapalająca. Zasadzka. Nie! Jesus Christ. To chyba nie tak miało być. Oh my god, chciałem w niego rzucić. Shit, chciałem w niego rzucić bombą. I źle go guzika użyłem. Dobra, byłem szybszy od ciebie. Ja pierdzielę, no i tak. No i jest ten gruby, no. Ale tu wieje strasznie. Przez chwilę zastanawiałem się, czy to u mnie czasem tak nie wieje, ale... Pokaż tutaj, kolego, jak się twój potoczył los. Tu cię usiekli? Serio? O, jasny gwint. No widzę, walczyłeś, rycerzu, razem z tymi kolegami, rycerzami. Najwyraźniej, no nie widzę tu innej drogi, cholera, trzeba... tego draba dopaść. Fajnie byłoby mu skoczyć na łeb, nie? Martwię się tam, cholera, małe pole do manewru tutaj jakiegokolwiek. Jest, nie? Co, jakiś huzar, cholera, czy co? Ty co, jakbym był sprytny, to ja bym tutaj przebiegł i w ogóle z nim nie powalczył. Aha. Chyba się udało, nie? To nie znaczy, że ja...
To nie znaczy, że ja chcę tutaj uniknąć tej walki. Ale chciałbym odnaleźć ognisko, bo wydaje mi się... Brawo. Wydaje mi się, że mogę znaleźć tutaj jakiś sposób, żeby szybciej do niego wracać, bo teraz znowu zasuwać taki kawał, żeby zginąć w tej walce, to średnia przyjemność, nie? Wymagane powodzenia. Dzięki, stary, naprawdę. Dobra. Mamy tu jakiegoś rycerza. Tam też jakiś koleś chadza sobie. Ja jestem dosyć miękki i nie zadaję dużych obrażeń. Zdaje się, że tam podstawą walki w tej, przy tej postaci jest, są ataki w plecy, a ja to ja za Chiny, ja nie gdzie. Ja... Uważaj na podpowiedź. Okej. Okay. A ja no nie potrafię, kurde, gdzieś tam tak wskoczyć za plecy gościowi i go dziabnąć. O, tu jesteśmy gdzieś na górze. Dusza porzuconego ciała. Dobrze byłoby skoczyć temu faciowi na łeb. Tam jest jakiś łucznik, wydaje mi się, że go widziałem. Jakby tak się dało obejść, to tego łucznika dopaść, to by było coś, nie? Jest chyba za wysoko. Można jakoś skakać, kurczę, pieczony. Ale nie wiem jak, nie potrafię. Nie potrafię. Wczoraj gadałem z chłopakami i coś tam... A pytałem się, czy kopnąć można, nie? Oni mówią, no tak szybko, musisz nacisnąć. Coś tam. Ale nie potrafię. Nie potrafię. Jezus Maria, z deszczu pod rynnę. Dobra, powalczymy z tymi rycerzami, bo tak sobie pomyślałem, albo jeszcze pójdę tu tędy. Z dwojga złego. Jak już mam zginąć, to lepiej... Zbliża się pułapka. Kurde. Fantastycznie. Teraz rozumiem, co tutaj mieli na myśli, mówiąc pułapka. Że mi się to udało przetrwać. Ja cię kręcę. No dobra. Zielony pąk. Czym jest zielony pąk? Ja się muszę przyjrzeć tym wszystkim rzeczom tutaj. O, mam przede wszystkim żar, ale żar to sobie zostawię, bo tutaj mi zostało tylko 4 butelki. Zielony pąk. To czasowo zwiększa tempo odzyskiwania energii. Okej. Okay. Ciekawe, jak bardzo tymczasowo. Mamy tu jakieś dusze zapasowe. Służy do zdobywania dusz. Służy do zdobywania dusz. Tego można użyć. Seto mówił, nie używaj ewentualnie dopiero przy sklepiku. Znaczy tam, gdzie mogę sobie umiejętności wykupić. Chryste. Niech będzie przewrót. A to jest do użycia? Niektóre wskazówki człowiek zrozumie dopiero po tym, jak je usłyszy, nie? Przewrót i przednik. Chyba nie do końca chodziło o to, co? Te beczki można by porozbijać tradycyjnymi metodami. Tutaj ludzie się posługują jakimś tam językiem, który rozumieją gracze Dark Souls. A ja nie muszę go rozumieć, nie? A, wiem, gdzie jestem. To jest jakaś droga na skróty. Dobrze taką drogę znalazł. A, cholera. Ciebie już kiedyś poznałem, nie? Oh, fuck, ale nie z tej strony. Nie!
Come on! O. Ale dobra, nie ma tragedii. Otworzyliśmy tą furtkę, nie? Otworzyliśmy tą furtkę, więc nie jest źle. Jezu drogi. Chyba było pod górkę, no. Sobie spróbujemy użyć tego żaru. To mi powiększy ilość punktów życia. Żar przywrócony. Niech ja sobie przypomnę, jak tam się szło. A, to był tamten rejon zupełnie. Dobra. To zrobimy tak. To chyba było najrozsądniej będzie wykonać podróż do wysokiej ściany. Aha. Tam gdzieś był ten skrót. Podobały mi się takie skróty. Bo niestety będę musiał znowu przejść przez tą zasadzkę tam, ale już wiem, że ona tam jest, więc jesteśmy kryci. Problem z przycelowaniem w tego. Tu będą gdzieś dwa piesy. Jeden już idzie. Tego trzeba będzie szybko zabić, bo on jest bez ubrania. Tu może wyskoczyć. Tego z siekierą tu gościa. Ja to bym skoczył najchętniej na głowę, ale... Czemu mi się ten... Chodź. Tam jest twój kolega halabardnik, a ja go nie lubię. Natomiast ciebie myślę, że zdążę usiec szybciej. No chodźże, no! Dzisiaj zdecydowanie jestem mniej sprawny niż ostatnio. Ach, zabrakło, kurde. Zabrakło wytrzymałości. Też Misa to mówił. Wytrzymałość, witalność. Inwestuj. A ja pytam go, kurde, jak ja będę zadawał obrażenia nową bronią? A, spokojnie, wszystko w swoim czasie. Odzyskaliśmy trochę dusz. Pewnie z czasem podróż w to miejsce będzie łatwiejsza. Przede wszystkim trzeba zapamiętać te wszystkie skróty. A. Tego nie przemyślałem, bo... Znaczy teraz idea przewrotu i przedmiotu ma sens. Jakby idąc z tej strony, ale jak ja mam niby tam zejść na dół? Znaczy, mam chyba swoje magiczne sposoby, zaraz. Sprawdźmy. Przedmioty. Jak ja tu się pozbyłem tego? Mogę mieć tutaj taką tutaj laskę. Ja to w ogóle bym chciał być szybki i mieć miecz dwuręczny i jeszcze przy okazji mieć możliwość leczenia się. To mam takie coś, co mi pozwoli spadać bez podnoszenia obrażeń. No to jest takie zaklęcie tutaj, no. Nie odnoś obrażeń podczas spadania, czytałem. Rany boskie. Och. No to już, to taki eksperyment, żeśmy przeprowadzili i już wiemy, że nie. Już wiemy, że bardzo, nie? Przy okazji znalazłem... Kurde, mój cały żar szlak trafił. Piesały tu nie przyszły? Nie przyszły. Okej. Okay. Tu
Tu są moje dusze. A jest i wajcha. No tak, teraz ta wajcha działa. O nie, 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 nie. To nie jest dobry moment na telefon. Taki mam ładny sygnał. No tak, no to... Ten eksperyment był zupełnie niepotrzebny. Wiele mnie kosztował. Trudno się mówi. Niech będzie przewrót. Nie rozumiem tego. Na pewno tutaj jest gdzieś coś. Ach, prawie się udało. Posiekaliśmy ich zgrabnie. Mimo wszystko, kurde, do tych większych kreatur, które chcę ominąć, o przepraszam, muszę iść niezły kawałek, nie? Ale coś żeśmy dzisiaj odkryli ważnego. Dzisiejszy odcinek nie będzie stracony. Nawet jeżeli zbliża się pułapka. No dobre, dobre. Ja jestem... Aha, tutaj zrobiłem takie coś, że pozytywnie to... Sprawdzałem tą górę wcześniej, tu powinien być łucznik, ja to bym go chciał. W plecki, ale no cóż. Kurde, ale mnie... No dobra, jesteśmy blisko tego bossa, nie? Ale może jeszcze zanim się na niego zdecyduję, to się przyjrzę tutaj w tych rejonach, co się odbywa. Tam nie widzę żadnego bliska, natomiast pełno jakichś cholernych jajek. Uważaj na podpowiedź. Ten chyba tutaj, co? Tutaj powalczył i co? Pobiegł dalej? Może tam zginął? No dobra, kurde! Ale jak tu walczyć na takim terenie? On ma przecież tą halabardę wielką jak 7 nieszczęść. Dobra, gość. Wstawaj do walki. What the fuck? Really? Jesus Christ. Jakie kombo! Oh my god! Ale wydaje mi się, że koleś jest do zrobienia, tylko... Ale mu zadałem obrażenia. Jest! Oh my god! No i co teraz z tym ułamkiem życia? Co ja mam z tym zrobić? Muszę wrócić, kurde. Ja nawet nie zauważyłem, jak on się nazywał. Na pewno miał jakąś fantastyczną nazwę. No dobra, no. Wracam do ogniska, kurde. I teraz pytanie, czy mnie coś na nie naskoczy po drodze. Przecież tam te psy zostawiłem. Jesus Christ. Na pewno nie dam rady wrócić. Na pewno mnie tam usieką gdzieś. Trzeba było zabić te psy. No przecież co ja tutaj mogę zrobić z tym? O, rany włoskie. Okej. Po cichu. Oh my god. Już się czai na mnie. No już się czai na mnie, no skoczy mi na twarz i będzie po sprawie. Już
zasadzie nie mam tak daleko, to będę mógł łatwiej tu wrócić po te dusze. Skoczył tu? Gdzie on jest? Nie ma! Ty wieśniaku, psie wieśniaku. Moje 2300 cennych dusz! Nie żyjesz, nie żyjesz. Jakiś wyżył cholerny. Ale dobra, nie mam daleko, to szybko wbiegnę, będę miał. Chryste, panie, no. A jeszcze mam te. Moje estusy. No i co ty na to? Koleżka. No i co ty na to? Tam są gdzieś na dole? Nie, tu są, tu. Masz. Dobra, zaraz będę wracał. Poćwiczmy trochę. Chodź tu. Fuck! O Jezus Maria, co ja dzisiaj robię tutaj? O ty łotrze, ty paskudo, ty! A, to kurde koszykarz, no. Wielki jak szlak. Dobra, dobra, no nic się nie dzieje, no i tak żar już straciłem, więc... Coraz lepiej mi to idzie. No ich porobiłem wszystkich. Chodź. Jezu, muszę odzyskać te dusze, bo inaczej jak zginę jeszcze raz, to się stracą, nie? Czy nawet nie zwrócili na mnie uwagi. Masz, panie, wyżył. To ja jeszcze bym tego dziabnął, co mi szkodzi, nie? Zemścimy się na nim. Chodź. Starczy mi na 3 ataki. Haha! Nawet mnie nie drasnął, a twój kolega topornik? Czy jest gotowy? Patrzcie, kurde, no, parę razy człowiek zginął i jaki twardziel się z niego robi. 2800 dusz, mój Boże, toż to majątek będę mógł ten wydać. A tego grubego halabardnika pokonałem, no bo go pokonałem, nie? Więc już nie muszę udowadniać sobie więcej. Ale on tam będzie za każdym razem. To jest najzabawniejsze w tym wszystkim. Tej całej nieszczęsnej historii. Że co mi z tego? Że ja go pokonałem, jak on tam jest znowu. Ale nie muszę koło niego przechodzić. Mogę koło niego przebiec. Mam ten achievement zrobiony. Chociaż nie dali za to achievementa. Cholerny świecie. Trzeba poznać te wszystkie drogi na skróty. No jestem ciekaw tej dalszej eksploracji. Musicie mi dzisiaj wybaczyć, żeśmy się kręcili cały czas w tej samej okolicy. Ale coś osiągnąłem. Otworzyłem jedną furtkę i zabiłem jednego grubasa. Dzień uznaję za udany. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Bardzo mi miło, żeście spędzili ze mną ten czas. Jestem niezwykle podekscytowany faktem, żeście pozostali ze mną do końca na tym odcinku. Dziękuję za wszystkie łapki, za wszystkie komentarze. Trzymajcie się. Hej, hej.